Kolejna edycja Śląskich Asów zgromadziła najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, a także laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Uczniowie wykazali się wiedzą, zaangażowaniem oraz umiejętnościami w różnorodnych dziedzinach. Dziedziny są różnorodne od tych takich typowo szkolnych, czyli biologia, chemia, język polski, matematyka, a kończąc na różnych na przykład turniejach robotycznych. Uniwersytet Śląski przygotował dla tych osób specjalną ofertę VIP, czyli osoby, które zdobyły jakieś osiągnięcia w wymienionych wcześniej konkursach i olimpiadach, mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego. Laureaci mogli poczuć atmosferę panującą na uniwersytecie. Dzisiaj już raczej nie ma stresu ani obaw. Były raczej przed olimpiadą i w trakcie, a dzisiaj raczej ulga i taka samosatysfakcja, że udało mi się tutaj przyjść, dotrzeć. Myślę, że to jest bardzo fajne wyróżnienie, że mogą się tutaj znaleźć. Dzięki temu mogą zobaczyć to miejsce też. Myślę, że to jest fajna promocja, dzięki czemu mogę się zastanowić nad studiowaniem w tym miejscu. Olimpiada na pewno pomoże mi w wyborze studiów i też w dostaniu się na moje wymarzone studia. Cieszę się bardzo, że właściwie to nawet nie przyszedłem do uczelnia, ale uczelnia do mnie, w pewien sposób zapraszając mnie, więc czuję się bardzo wyróżniony. W trakcie uroczystości miał miejsce wykład interaktywny z pokazem sekcji serca, w którym wykorzystano robota chirurgicznego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religii w Zabrzu. Rozpoczniemy sobie od przypomnienia, może dowiedzenia się, paru informacji na temat układu krwionośnego, jak on się rozwijał, jak funkcjonujemy. Później z wykorzystaniem robota spróbujemy dokonać oceny zastawki przedsionkowo-komorowej. Myślę, że bardzo rośnie zainteresowanie propagowaniem nauki. W tej chwili w ramach właśnie Unibota, w ramach robotyki prowadzę wykłady tutaj na uniwersytecie propagujące naukę dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i dla uczniów liceum. Oczywiście, że tak dużo ciekawiej, dużo fajniej jest zobaczyć, jak wygląda coś naprawdę, jak nas funkcjonuje, niż tylko patrzeć, jak wygląda to w książkach. Uniwersytet Śląski zachęca do rozwoju osobistego młodzieży, a także docenia ich sukcesy w nauce.